Co robi informatyk na kacu? Testuje pamięć. Cześć, z tej strony Martiwar, witam was bardzo serdecznie w szóstej pogradance. Tradycyjnie ze mną jest Kaldern z jednej z moich stron i Najcer po drugiej. Witam was, panowie. Witam, witam, witam. A dzisiaj chcieliśmy sobie porozmawiać. Nie, cześć. Najcer się nie przywitał. Cześć, Najcer. Witamy wszyscy Najcera i na terenie cały świat. Martiwar, yeah. Cześć, Kaldem. O ja, kopelat. Cześć wszystkim, witamy ponownie. Cześć wszystkim. To już szósta pogradanka. No, a to już szósta pogradanka, uwierzycie? Sześć pogradanek. No nieźle. A w tej pogradance chcielibyśmy pogadać sobie jak zwykle o fajnym temacie, a mianowicie tym razem będzie to era HD tak zwana, czyli związana ze wznowieniami starych gier w wersjach HD, co ostatnio dzieje się bardzo często. No nie tak dawno temu Fable pierwsze zostało wznowione, wyszło w wersji Anniversary właśnie w HD i tak sobie rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, że każdy z nas ma jakieś swoje ulubione tytuły odnośnie tego, które chciałby zobaczyć w wersji HD. I panowie, jak postrzegacie w ogóle taki trend teraz, żeby gry wydawać drugi raz, tylko że w wersjach takich w nowych ciuszkach? Co o tym sądzicie? Bo mieliście trochę do powiedzenia jeszcze przed nagraniem. Poprzednio tak. Ja zaczynałem. Teraz Najcerowi dam rozpocząć, proszę, ale... O, proszę bardzo. Ale dam mu rozpocząć, poprawię cię. Fable Anniversary to nie jest HD, tylko to jest remake. No dobra, ale też to jest Fable. Ale to na się silniku. Wlicza, to o, się wlicza. To wliczamy tutaj tak. Też, bo to jest Fable, to jest gra bez zmian, tak jakby to nie jest restart, tylko to jest po prostu pierwsza Fable na nowym silniku, więc no... No nie do końca, ja coś HD. O tym powiem trochę zaraz. Bardzo dobrze, to Najcer zacznij może teraz od pytania dobrze. Tego pierwszego. Ale co, ja mam powiedzieć, tak? No ty nie, zaczynasz. Dobra, kwestia jeżeli chodzi, tak jak gadaliśmy wcześniej, jeżeli chodzi o ten trend wydawania starych gier w wersjach na, powiedzmy, albo nowych, albo ulepszonych silnikach, to jak najbardziej jest to fajna rzecz, bo pod względem, jeżeli grywalność się nie zmienia, mam tutaj na myśli całą mechanikę rozgrywki, to wszystko jest spoko. Jeżeli mamy takiego przykładowo sobie Baldur's Gate'a, któremu tam dodali tylko trochę lepszą grafikę zrobili, z tego co wiem, tak? Możecie mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale tam chyba chodziło o lepsze tekstury i ogólnie... Nie do końca. Grafikę zostawili nietkniętą, po prostu to podnieśli do wersji HD, wiesz, grafikę przenieśli... Wyższej rozdzielczości. Tak, po do wyższej rozdzielczości tekstur. I grafikę przenieśli. Grafikę i tekstury przenieśli z drugiej części Baldur's Gate'a do pierwszej po prostu. Znaczy tam byłoby ciężko ze zrobieniem tekstur, bo to jest rysowana gra. Tak. I te plansze są rysowane, więc siłą rzeczy tego nie dałoby się oni zrobić. Oni to po prostu przenieśli grafikę to jest, tak, z drugiej do części, dostosowanie do standardów. No. No, ale tak chodzi mi o sam zamysł tego, co się dzieje, że po prostu ta grafika zostaje trochę podciągnięta do góry, żeby dla współczesnego gracza, współczesnego tego młodszego, powiedzmy sobie, odbiorcy, który z Baldur's Gate'em, kiedy on miał premierę, nie miał styczności. 98 rok. No, żeby on miał jakiś łatwiejszy, powiedzmy sobie, start, żeby wejść w świat gry, bo no, niestety, przynajmniej z mojej opinii, w tym momencie... bardzo mocno stawia się nacisk na to, jak gra wygląda, bo to jest ten pierwszy efekt, przy którym wiesz, czy cię gra przyciągnie, czy nie. Strasznie ostatnio dużo takich jakby zachowań zauważyłem, że nie sama fabuła jest istotna, tylko też opakowanie, w którym ona jest opakowana. I pewnie o to chodzi w tych całych remake'ach, czy tam wersjach HD, żeby tą starszą grę może tak, ułatwić wejście nowemu graczowi w świat starszej gry przez to, że po prostu ona będzie jakoś w jakiś sposób ładnie wyglądała. O. No tak, bo dzisiejsi gracze są przyzwyczajeni do lepszej grafiki, no, prawda? Była tam 10 lat temu. No to bieg czasu niestety, nie? Nikomu nie chce się przysiąść do gry sprzed 10 lat, bo patrzy raczej na grafikę w pierwszej kolejności. No tak, to jest są, ludzie są wzrokowcami, nie oszukujmy. Boże, ja cały czas próbuję się do Diablo 2 przemóc. Tak. Co do Anniversary Edition Fable'a, bo teraz ja może coś powiem. Tak, znaczy ja mam ogólnie takie same zdanie jak Najcer, jestem całkowicie za wersją HD, pod warunkiem, to już wam mówiłem poza nagrywaniem, że
ona wprowadzi dodatkowo jakiś nowy content, żeby gracz, który wcześniej już miał styczność z tą grą, który już ją przeszedł, zachęciła też starszego gracza, by przysiadł do niej ponownie, prawda? I to właśnie jest, tyczy się chociażby Fable Anniversary, co jest bardzo dobrym posunięciem, to jest remake, całkowicie nowa szata graficzna, to nie jest tylko podniesione do rozdzielczości HD, to jest całkowicie nowa szata graficzna z dodatkowym contentem. Co mi się bardzo podoba i ja prawdopodobnie sobie, ja rzadko kupuję gry na konsolę, ale zainwestuję w wersję Anniversary właśnie Fable'a prawdopodobnie. I no, i takie jest moje zdanie. Tak jak na przykład na przyszły miesiąc został zapowiedziany czwarta część Resident Evil, została zapowiedziana. To będzie wersja po prostu podniesiona do wersji HD, tej pierwszej wersji, ale bez żadnego dodatkowego kontentu. I co, ja miałbym niby zapłacić drugie pieniądze, drugie tyle za grę, która po prostu jest trochę ładniejsza, jak ja sobie zmodowałem, prawda, starszą wersję. Gdyby twórcy wypuszczali dla starszych graczy jakieś update'y, które by podnosiły te gry do dzisiejszych standardów, to nie miałbym nic przeciwko. Takie no, jest moje zdanie. Na tym by nie zarobił, to... No, to też prawda. To raczej tu też trzeba się postawić po stronie, moim zdaniem, deweloperów, bo patrzymy z naszego punktu widzenia, to nie jest zasadne, bo wiadomo, że nie chcemy wydawać na to samo, prawie że to samo, znowu pieniędzy, ale jakby się postawić na miejscu deweloperów, to jestem ciekaw, ile wkładu pracy było włożone i czy faktycznie praca nie jest adekwatna do tego, że oni każą sobie za to płacić. No nie wiemy tego, ale no trzeba też o tym pomyśleć, moim zdaniem. No właśnie, opierając się na przykładzie Fable'a, to ten projekt był traktowany jak zupełnie nowa gra, bo tak naprawdę to było odtworzenie tej jedynki całej na bazie technologii z dwójki i z trójki. Dokładnie. Więc siłą rzeczy to nie było takie podniesienie tekstur czy coś w tym rodzaju, ale jednak napisanie tej gry no od nowa tak naprawdę. Nie tyle pod nową platformę, którą jest to Xbox, bo jedynka weszła na pierwszego Xboxa, tak. Co trzeba było przenieść całość pod nowy silnik i te mechaniki. No. Też zaprojektować tak jakby od nowa, znaczy mając już oczywiście koncepcję tego wszystkiego, więc to trochę szybciej się wszystko przebiegało, bo nie trzeba było wymyślać koła na nowo, ale trzeba było to wszystko przenieść tak jakby pod na nowy grunt, więc tu akurat ta praca jednak, jak ktoś, szczególnie jak ktoś nie grał w Fable'a pierwszego, albo nie chce zagrać tego Fable'a pierwszego, no bo wiadomo, bo gra jest stara i tak dalej. Przepraszam, że ci przerwę, to jest świetna gra, ja w nią naprawdę chciałem drugi raz przejść, bo ja ją raz ukończyłem, ale nie mogłem się za cholerę za nią zabrać drugi raz. No po prostu nie mogłem, nie wiem dlaczego, po prostu nudziła mnie. I właśnie może ta wersja odświeżona mnie przyciągnie z powrotem. Dokładnie o to chodzi. Dlatego na tym to polega. Ja też jestem strasznie dużym zwolennikiem tego typu edycji. Nawet kilka kupiłem, łącznie z Baldur's Gate'ami. No właśnie, ja tak samo. Baldur's Gate'y mam kupione. No. Tak jak już wam mówiłem też przez nagrywaniem, dla mnie ideałem remake'u jest pierwszy Resident. No, polecam się zapoznać. Zresztą jest Let's Play remake na moim kanale, więc... Tutaj też przytoczę, ostatnio premierę miał Assassin's Creed Liberation HD. To jest troszkę moim zdaniem inna sytuacja, bo to jest przeniesienie gry z konsoli, z małej przenośnej konsoli, prawda, na duży sprzęt, a to nie jest całkowite odświeżanie starej gry. Więc tutaj akurat na takie HD przymknę oko, ponieważ to HD, z tego co zauważyłem już w materiałach, jest bardzo fajnie odtworzone, z dużymi szczegółami i wprowadza dodatkowo nowy właśnie content, za czym ja wręcz przepadam. Tak, ja akurat miałem okazję zagrać tego Liberation na PS3 i faktycznie, porównując do tej wersji z Vity, no to niektórzy twierdzą, że nie zauważają zmian, ale ja widziałem wersję na Vita, widziałem wersję teraz to na PS3, to jest przestrzał, jest taka przepaść między tymi grami, więc no to też jest troszeczkę roboty tutaj w to włożone. Ja widziałem takie, ja tylko screeny widziałem, ale widziałem tam właśnie porównanie screenów, jak na przykład w wersji na PS Vita na półkach nie było książek czy coś, a w wersji na PC jest tam półki, są prawda wypełniane jakimiś tam przedmiotami, tymi pierdolami. No tak, jest masa nowych rzeczy podobanych. Właśnie to mi się podoba, to jest... Okej, ja w taką grę mogę zagrać. Jeszcze w nią nie grałem, tylko screeny widziałem, ale sobie kupię w przyszłym miesiącu, właśnie mam zamiar. Ale też są takie kwestie, takie edycje HD,
jak na przykład teraz zapowiedziano niedawno Resident 4, który będzie tylko podniesioną, miał tak naprawdę rozdziałkę i tam nawet nie będzie żadnego kontentu, to będzie wypuszczona ta sama gra, jedynie z dostosowaną możliwością zmiany rozdzielczości. To z tego co wiem, tutaj inna się jeszcze kwestia z tym wiąże, dosyć kontrowersyjna, jak to się ma do tych wszystkich modów, które społeczność tworzy, bo na przykład w przypadku takiego Baldur's Gate'a, to jak się okazuje, jak się zmoduje odpowiednią grę, to ona wygląda i gra się znacznie lepiej niż po zakupie tej edycji tak, HD. Tak, też to słyszałem, ale ja powiem ci tak, kupiłem odświeżoną wersję Baldur's Gate'a. Z jednego i wyłącznie podobu, mi się nigdy nie chce pieprzyć z modami. Ja wolę sobie kupić i kupić i mieć. A mody, bardzo często jest tak, że jakiś mod gryzie się z czymś i trzeba naprawdę trochę nad tym posiedzieć, żeby grę dostosować do swoich wymogów. A w tym ja po prostu kupuję i mam. I dlatego akurat Baldur's Gate kupuję i popieram ten typ odświeżania. Tak, to jest jedna z kwestii wygoda. Przede wszystkim zapłacisz to tam $15, czy ileś, chociaż Baldur's Gate jest strasznie drogi niestety. No, tam około 80 zł kosztuje jedynka i kilka. A propos modyfikacji, widzieliście tą modyfikację do Skyrima? Skywind? Morrowind pierwszy. Morrowinda, przenoszą na silnik skyrimowski. To jest, kurde, duże, strasznie to duże jest duży projekt. Masakra. Duży projekt. Ja to czytałem o tym troszkę. Ten projekt zaczynał mając 8 osób, grupa. A wiesz, aktualnie ma ponad 70 osób ta grupa. To już studio deweloperskie. To już studio jest porządne. Tak, to już studio deweloperskie. Ja jak tam oglądałem filmik, to tam tak. Tekstury nowe są całkowicie tworzone. Tam jest właśnie ludzie odpowiedzialni za grafikę, kompozytorzy muzyczni, projektanci poziomów, ci co rysują, prawda, te projekty, wszystko. Tam każdy z czegoś. To już jak normalne studio, ale pracują za darmo. Nie dostają nic. No tak, to jest standard modyfikacja. To jest dokładnie. Na zasadzie taki tworzony jak inne wszystkie modele, tylko ten jest po prostu epicki w kwestii rozmiarów, bo w ogóle rzecz się nazywa Skyfall. A nie Skywind? Takie... Skywind. Z Jamesem Bondem mi się skończył z tytułem. Skywind oczywiście i to jest nie tyle odświeżenie tekstur i tak dalej, samej grafiki, ale także całej treści Morrowinda. To jest projekt ogromny. To jest projekt tak jak Fable teraz, Anniversary. Tak, można porównać do... Które skalę tych gier są, no też przepaść się dzieli, bo Morrowind był ogromniasty. Stworzyć, prawda, grę za pomocą tekstur ze Skyrima nie byłoby, znaczy... Byłoby trudne, ale tam są, prawda, tworzone, jak już mówiłem, całkowicie nowe tekstury, które pasują do Morrowinda, więc to już jest masa wysiłku. No i właśnie, wyobraźmy sobie teraz taką sytuację. Mamy tego Skywinda i powiedzmy, że Bethesda idąc swoim torem, chociaż oni strasznie moderów wspierają, więc pewnie nie pójdą tym torem. Nic nie zrobią. Tak, ale jesteśmy w alternatywnej sytuacji i Bethesda wydaje Morrowinda HD, mając obok tego Skywinda. Morrowinda w HD za $20. I jak się właśnie zapatrujecie na to, że obok sobie wychodzą takie jakby, w cudzysłowie, oficjalne wersje tych gier, a z drugiej strony są mody, które nierzadko są lepsze i które przy odrobinie czasu i poświęcenia tam uwagi, żeby to wszystko powgrywać, poinstalować, te gry się mimo wszystko lepiej prezentują, lepiej się w nie gra po zainstalowaniu moda niż te wersje HD. Co o tym sądzicie? Tak jest nierzadko, że jak wychodzą mody, to one są znacznie lepsze od tego, co wypuścili twórcy. Ja już się z takimi sytuacjami niejednokrotnie spotkałem, a najlepiej widać właśnie w produkcjach Bethesdy. Że Bethesda tak, powiedzmy, średnio podchodzi do tych gry. Wypuszczają taką, no, produkcję gotową, prawda, można ją przechodzić, ale pod względem wizualnym mogłaby być znacznie lepsza. I moderzy to naprawiają. Widać, że dało to się lepiej zrobić. Tak jest w przypadku na przykład, najpierw wspomniał o Diablo II. Z tym, że tutaj jest trochę inna też sytuacja, bo z Diablo II to ludzie grają po sieci mnóstwo, a tam są blokowane niektóre modyfikacje. I siłą rzeczy, jak ktoś chce pograć po Battle.necie w Diablo II, no to musi się męczyć z tą rozdziałką, choćby chciało mieć inną, tylko w singlu można tam, z tego co wiem, grać z tą podniesioną rozdzielczością, a już jak zagrasz po Battle.necie, to możesz mieć bana, bo używasz zewnętrznie jakiejś aplikacji. Tak, więc... wiem, że modyfikacje na właśnie rozdzielczość HD się tam gryzą i nie można grać po sieci. No bo wiadomo, no bo tam wersja HD Diablo by dawała strasznie duży pole widzenia, strasznie duży zasięg widzenia i to by było... No tak, przewaga w trakcie rozgrywki, więc tutaj też powstają takie dwa obozy w kwestii tych, którzy wspierają takie rzeczy,
i w kwestii tych, którzy być może nieoficjalnie, bo Blizzard tego nie blokuje, jakoś bardzo tam... Square Enix strasznie nie blokuje tak? wszelkie swoje... O, to nie wiedziałem o tym nowym. Kiedyś była tworzona... wszyscy powinni znać grę Chrono Trigger na SNES-a. Kiedyś była grupa fanów, która tworzyła remake tej gry w wersji 3D na chyba Xbox. Znaczy tam to było na PC-ta, ale tam to były... era Xboxa, prawda, pierwszego i tak dalej, to projekt był w bardzo zaawansowanym etapie, ale Square Enix zastrzegł sobie prawa i wiecie, przyblokował ich. Oni coś kombinują po prostu z Chrono Triggerem i dlatego. Już od bardzo dawna kombinują, jeśli w ogóle coś kombinują. To jest możliwe w takim razie. No zawsze można podkupić ekipę od modyfikacji, tak jak... Tak jak Blizzard kupił chyba projekt tego ze StarCrafta, jakiś projekt z... A nie tak dawno temu Bungie zaoferowało ofertę pracy temu panu, nie pamiętam jak się teraz nazywał, kurczę, od tego moda do Skyrima, tego dużego, fabularnego. To on teraz pracuje w Bungie. Chciał pracować w Bethesdzie, udowadniając, że potrafi, a dostał w Bungie robotę. Jak się chce, to wiesz. Ale wiecie, kurczę, od tworzenia modów też sporo osób jakby zyskało pracę albo otworzyło własne studia deweloperskie. Mhm. Przykład twórców Doty, ale tej pierwszej Doty jako moda do Warcrafta trzeciego. W tym momencie mamy jedną tam kogoś z ekipy w studiu Riot od League of Legends i ktoś tam pracuje przy Docie, także można. A słuchajcie, tak wróciwszy do tych edycji HD, to tutaj akurat wszyscy się zgodziliśmy, że to jest pomysł dobry. To jest pomysł dobry, szczególnie dla graczy, którzy nie mieli kontaktu z jakimiś tytułami, którzy na pewno nie odpalą tych tytułów w swoich oryginalnych wersjach, ale skuszą się na te wersje jakby dostosowane do obecnych standardów, przynajmniej technicznych. A takie pytanie, macie jakieś ulubione tego typu tytuły, które kupiliście i które faktycznie graliście tak, że... Sam miałem zadać to pytanie. Właśnie, że chcieliście je skończyć i jeszcze raz sobie przypomnieć całą rozgrywkę? Co tam takiego? No to ja już mówię, mój ulubiony tytuł to Resident pierwszy. To jest dla mnie przykład idealnego remake'u, odświeżenia, wiesz, gry. Ale jeśli miałbym jeszcze coś mówić, podawać, to trudno mi tak powiedzieć. Powiedziałbym Resident Evil Revelation, ale nie grałem w wersję na DS-a. A to jest bardzo fajne przeniesienie właśnie w wersji HD na dużą konsolę. No to może jest coś takiego, na co czekacie też w edycji HD. Powiem tak, ja chciałbym dostać Diablo 1 i 2 w wersjach HD. To jest moje marzenie malutkie, także Blizzard, please. Jest jedna strategia, którą ja bym z chęcią widział w odświeżonej wersji działającą na dzisiejszych systemach. Strategia jest bardzo stara. Ona się nazywała, nosiła tytuł bodajże Metal Fatigue, czy coś w tym stylu. Nie działa, praktycznie niemożliwością jest jej odpalenie na dzisiejszych konsolach, ale w grze chodziło o to, że były tam trzy frakcje, każda mogła budować swoje własne jakieś typy robotów, te roboty można było wysyłać i niekiedy po tych robotach zostawały jakieś części, kiedy one się niszczyły, można te części było zabierać, przejmować technologię. Była bardzo świetna strategia, grę można było prowadzić na trzech płaszczyznach, powietrze, ziemia, podziemia. I w podziemiach nie można było używać robotów na przykład, prawda? Świetna gra moim zdaniem, iż widziałbym z chęcią odświeżenie. A to nie jest taka stara gra, raptem 14 lat ma. Już młodsze tytuły są odświeżane. Dokładnie, wystarczy, żeby nie odpalić na dzisiejszych systemach. Albo Red Alerta drugiego. Dobry tytuł. To zawróciłeś, tak. Dokładnie. Ale Red Alert drugi nadal da się uruchomić go na siódemce i cieszyć się frajdą. Takie proste w instalacji, jeżeli chodzi o rozdzielczość. Ja bym bardzo chętnie natomiast zobaczył, bo z tym jest gorzej i to są takie tytuły mniej pewnie nośne, ale wiele przygodówek w ten sposób wydanych z The Longest Journey na czele. Tak, The Longest Journey. Bo teraz ja mam z tą grą wielki problem, dlatego że dla mnie to jest nadal jedna z najlepszych przygodówek ever, z najlepszą historią w ogóle, usadza w fotelu, jak się ją kończy szczególnie. Ale ciężko mi się w to gra technicznie, bo ta gra się fatalnie zestarzała. Tak, strasznie. Ja szukałem modów, ale nie ma. Jakieś tam są, ale... Nie ma, niestety właśnie tu jest problem. Nic porządnego nie ma.
to są właśnie ten problem tych rysowanych przygodówek. One są rysowane pod jedną rozdzielczość i nie ma możliwości systemowego zwiększenia tego. Mm. A tam jeszcze było połączenie tego takiego 3D z początku lat 2000, to teraz to wygląda po prostu masakrycznie i ciężko to przemóc technikalia tej gry, bo historia to i wszystko inne się nie zestarzało w ogóle. Gra jest świetna, to jest masakra. To... Ale właśnie ja bym chciał przeniesienia przygodówek w ten sposób. Wielu przygodówek na zasadzie Monkey Island, które wyszło w HD. A to się cieszę, bo na przykład Broken Sword, pierwsza, druga, trzecia część wyszła, jakby to powiedzieć, takiej odświeżonej na Steamie wersji, gdzie przyjemnie się bardzo gra. No, zresztą ostatnio wyszła też ta piąta część. Tak no, piąta część też jest świetna. Abstrahując. Ale właśnie, to kwestia, więc każdy z nas tutaj ma takie swoje tytuły i teraz pytanie takie kluczowe. Właściwie to dla wielu podstawowa rzecz, czyli ile jesteście w stanie zapłacić za taką grę jeszcze raz, tylko że w wersji HD, bo to bardzo różnie wygląda. No to już takie pytanie. No to jest właściwie takie pytanie podsumowujące. Jak to wygląda w tej kwestii? Umiem na przykładzie Baldur's Gate'ów, że ja nawet 8 dych, jeśli naprawdę grę chcę mieć. Naprawdę? Zapłaciłbyś? No przecież ja zapłaciłem za Baldur's Gate'a jedynkę podczas dnia premiery. Ja w dniu premiery już jedynkę kupiłem sobie, a wtedy kosztowała 8 czy 90, 80 czy 90 zł. Nie, jedynka kosztowała 50 z kawałkiem. Więc tak? Dwójka kosztuje prawie 90 zł. To dwójkę też już mam. To dwójkę też już mam. Nawet kupowałem, nie patrząc dokładnie, ile kosztuje. Po prostu wiesz, karta kredytowa, myk. Już jest. Czyli co, sentyment tutaj jednak na tyle zadziałał, znaczy, że... Powiem tak, jak oni zapowiadali tą grę, nowe postacie, strasznie dużo nowego kontentu, nowych ziem, terenów do eksploracji, wiesz, to rozbudowa tej drugiej części, jaką oni tam zapowiedzieli, no zachęca. Ja po prostu chcę to przejść. No rozumiem. A Najcer? Ile ty byś to dał za taką nową edycję? Ciężko jest mi określić. Zależy od wkładu pracy, jakie studio włożyło w... Głównie zależy od gry. Bo tu zależy też... Jest jeszcze jedna zależność. Właśnie sentyment. Ile dałbyś za Diablo 2 w HD? No dałbym, no. No jakby tak mi zrobił jeszcze edycję kolekcjonerską, to sporo, no kurde, to bym naprawdę dał sporo. No sentyment robi na pewno swoje. Dokładnie. Dwa, wkład włożony w jakby tytuł i jego odświeżenie też robi swoje. Znaczy tak, jeżeli miałbym patrzeć na tytuł, który nie jest mi jakoś bardzo mega bliski sercu, no to wyważyłbym tą cenę i raczej poprosił o cenę typowego jakiegoś dodatku, typowego DLC, które... No bo tak, odchodzi praca przy scenariuszu, przy tych wszystkich tematach takich stricte fabularnych i zostaje nam tylko technika. Jeżeli jest to zbudowane od nowa, no to okej, można troszeczkę więcej zapłacić. Sama idea dla mnie jest taka, żeby wyważyć cenę do włożonego wkładu w dany jakby rebuild, czy tam remake, czy tam cokolwiek, nie? No, jeśli o mnie chodzi, to tak jak mówię, na przykład za Residenta 4 prawdopodobnie nie dam złamanego centa, bo zmodowałem sobie, wiecie, pierwszą wersję i mam dokładnie to samo, a za niego będą sobie życzyć chyba 20 euro, więc... Tak, ona jest strasznie droga ta. Niech się za przeproszeniem w dupę pocałuję. Dla mnie taką idealną ceną, która faktycznie kusząco by wyglądała, to jest zawsze $10 w kwestii takiej albo odświeżonej gry, to w dolarach albo jeszcze dodatku, może być, albo takiej wersji HD. I jak widzę te 9,99 w cudzysłowiu, no to faktycznie, nawet jeżeli nie wspominam jakoś bardzo mocno gry, ale faktycznie kojarzę jakieś tam miłe wydarzenia, że faktycznie się w to grało kiedyś fajnie i mógłbym to zobaczyć jeszcze raz, a nie chcę mi się szperać po płytach i kombinować z uruchomieniem tego teraz na nowych systemach, to faktycznie $10 to jest taka cena, za którą mógłbym wysłupać. Powyżej to już byłoby w przypadku gier, tak jak Najcer właśnie ma swoje Diablo 2. W przypadku takich tytułów, które szczególnie jakoś mocno darzę sentymentem i myślę, że byłbym w stanie zapłacić powiedzmy te nawet te 20, jeżeli to byłaby odświeżona edycja takiego właśnie tytułu jak ten wspomniany The Longer Journey, no za to ja bym naprawdę dał $20. I to jeszcze w pudełeczku jakoś bym to kupił. Ładnie, wszystko ładnie, tak. Dokładnie, więc są takie tutaj tytuły wyjątkowe, ale tak średnio to ja $10 to jest dla mnie taki pułap odświeżenia gry, jakiegoś wydania nowego i tak dalej, które mógłbym kupić. A ja mam apel.
Jeżeli no, ktośkolwiek ma Diablo 1 plus Hellfire do sprzedania, to chętnie kupię. Słuchajcie, właśnie, jeżeli znajdzie się właściciel, ej, na SR ja też bym. Nie, dobra, to odstąpię, bo to w rozsądnej cenie oczywiście. A, dokładnie, więc... A nie za 100 euro, kurwa. Ja bym się nie dziwił, jakby chodziły po eBayu jakieś... Przeszukaj eBaya na pewno znajdziesz. No, no. Ja się ostatnio za Falloutem jedynką orientowałem za beatboxem. Aj, to dobra. Sentyment to jest bez kitu. Jeżeli mamy zrobić odcinek chyba o sentymentalnych grach dla nas, to by był temat, co? O, tak. To słuchajcie, by to chyba będzie w trzech częściach ten odcinek. Właśnie nie wyrobimy. Ja sięgam pamięcią tak kaderna. Daleko. Ja to, wiecie, największy sentyment, jedną z największych gier, jaką cię darzę sentymentem, to jest Blood Omen 1, który rok, to jest moja najstarsza oryginalna gra. Wow, kurczę. Ty, ja ci powiem, że jak ja sięgam tak pamięcią wstecz, to chyba pierwszą grą, w którą grałem, to jest jakiś tam Kaczor Donald na Commodore 64, że jemu się dom kupowało, jakieś tam się mu urządzało, jakieś tam huśtawki, coś tam stare. Nie, no ja wtedy ja miałem ile? 7 lat? Ja to od Amigi zaczynałem. A nie. Ej, panowie, no to słuchajcie. Nie, bo to jest temat na kolejny temat. O, to jest dobry. Następnej pogradance. Tak. Yeah. Macie już zapowiedź następnej pogradanki. To jest dobry temat, więc... Sentymentalnie nie wiem, czy... przez gry, żeby nie było tutaj, wiecie. Żeby nie cytując, było... tak. Może niekoniecznie w następnej, ale któryś z odcinków pogradanki będzie wyjątkowo długi. Tak. Jeśli chodzi o... czas trwania i w ogóle się tym nie będziemy przejmować, tylko popłyniemy, ja myślę, o, w takim odcinku tak. Sobie jednym. 3 godziny, 4, tak, nadal trwa. O tych gra, ale będzie jazda, dokładnie. A tymczasem, słuchajcie, takie pytanie teraz też do was. Jak wy zapatrujecie się na ten pomysł wydawania nowych gier w odświeżonych edycjach HD? Jakie są wasze ulubione odświeżone? Jakie są wasze ulubione? Czy jesteście w ogóle w stanie wydawać pieniądze na takie coś? Szczególnie na przykład w takim przypadku, kiedy już posiadacie jakiś tytuł, ale w tej wersji oryginalnej i nie zawsze on działa na nowych systemach i czy jesteście w stanie wydać kasę drugi raz na nową wersję gry. To takie pytanie tutaj do was kierujemy, jak ten temat postrzegacie, bo jak zwykle temat rozpoczynamy i zachęcamy do dyskusji w komentarzach. Dokładnie tak. Zachęcamy. A tymczasem komentujcie, łapkujcie, żebyśmy wiedzieli, że wam się podobało. Dokładnie. Komentujcie, łapkujcie. Mi najbardziej na komentarzach zależy. Dokładnie, komentarze są najważniejsze. Jeżeli macie sugestie, wszystko możecie przekazywać. A tymczasem, cóż panowie, w tym krótszym wyjątkowo wydaniu podziękujemy serdecznie i mamy już pewien pomysł na który z kolejnych odcinków. Jakieś pomysły nam się tam świecą. Tak, dokładnie. Więc bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę, za wysłuchanie i cóż, zapraszamy do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć. Opa. Opa. Niedługo będzie, kurczę, będę graczem po 30. I taki, ej, i będzie, ja już to widzę, kuźwa, cykl, gracz po 30. O, Martifar vlogi robi, ty. Ale mnie jebie dzisiaj w krzyżu, no nie wiem, jak ja usiedzę przy playu. O Jezu, moje plecy. Kciuki mnie bolą. Czekajcie, muszę podwójne okulary założyć, żeby tam większy był. Albo ten. Takie jak w czasem posterunku, ten stępień, no takie długie. No tak, stępniówy założę, bo nie widzę telewizora, kurwa. No tak będzie, kurde. Gracz po 30, ale nazwa dla serii. Cześć, z tej strony Martiwar, witam was bardzo serdecznie w... Ty szósta? Tak! Tak, szósta. Szósta. Wow.